Radio Kraków. Radio Strada. W studiu razem z nami Sonia Kostecka. Dzień dobry. Dzień dobry. No i oczywiście Marek Handwerker, mówię razem dzień z nami, dobry, bo ja już tak wiesz, jak już to cały czas był. Marek Handwerker, tak. Kolejna część akcji Wacek wracaj do nas przed nami. Właściwie już się zaczyna. Licytacje, tak. Przypomnijmy, Wacław Kostecki brał udział w wypadku lotniczym, śmigłowiec, który był na rajdzie na Łotwie, tak? Tak, Flipaj. Spadł, no i walczymy wszyscy razem o to, żeby jak najprędzej wrócił do zdrowia, do pełnej sprawności. Ciągle przebywa pod opieką specjalistów, jest w stanie śpiączki, tak? Bo to się tak nazywa? To jest stan wegetatywny. Stan śpiączki już jakby minął, ponieważ otworzył oczy i nawiązuje kontakt wzrokowy, więc teraz mówimy o przewlekłym stanie wegetatywnym z minimalną świadomością. No to tak, kontaktuje się tylko za pomocą wzroku. W tej chwili dalej tak naprawdę walczymy o to, żeby wracał do nas, zaczął mówić, bo to jest dla nas najważniejsze i chyba wszyscy czekam na to, że on w końcu powie pierwsze słowo. Myślę, że to będzie słowo Sonia, dziękuję. Tak, albo po co ten cały cyrk. W to nie wierzę. Bardzo my też chcielibyśmy tego, o czym powiedziałaś i bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób włączyło się w akcję pomocy. No i opowiedzmy teraz o tej aukcji, która się zaczęła. Ona jest na Allegro Charytatywni, tak? Tak, to jest druga edycja aukcji charytatywnych. I tak samo jak pierwsza odbywa się na charytatywnie Allegro i szczegóły, link do aukcji znajdziemy na Facebooku Wacek Wracaj do nas. I dzisiaj się pewnie pojawi też na stronie www.wacekwracajdonas.pl. Tam jest plakat, opis krótki, co tam można znaleźć. No i link, który bezpośrednio skieruje nas na całą listę aukcji, które się pojawiły. Co tam jest w tej chwili? Bo no i tutaj na przykład kombinezon, tak, bardzo szczególny. To jest, ta aukcja różni się tym, że jest mniej przedmiotów, ale są to przedmioty, których raczej nie dało się nigdzie wcześniej wylicytować. Tak, jest to kombinezon Kajetana Kajetnowicza sprzed 10 lat. Bardzo szczególny. Tak, z takich bardzo szczególnych, nawet bezcennych rzeczy jest trofeum z Mistrzostw Europy, które podarował Jarek Baran, Mistrzostw Europy FIA. No i ono ma oczywiście też cenę minimalną wyższą niż wszystko inne, ponieważ ustaliśmy, że jest to jednak pamiątka bezcenna. No i to w ogóle, że on zdecydował się to przekazać, no to tylko świadczy o jego dobroci serca. Jasne, i to też bez sensu by było, gdyby się okazało, że poszło to za, tam nie wiem, 100 czy 200 zł, tak, bo to jest myślę, tak to ważna rzecz, że to byłoby po prostu wręcz nieuczciwe. Dla takich prawdziwych fanów Jarka, no i Kajetana, no bo zdobyli to razem, więc myślę, że znajdzie się osoba, która doceni to, że on zdecydował się to przekazać na aukcję. Zachęcamy do tego. Jak wspomnieliśmy, ceny może nie są jakieś najniższe, ale nie o to chodzi. Pamiętajcie o tym, że po pierwsze dostajecie do rąk coś bezcennego, a po drugie wasz gest i to, co robicie w tej chwili, robicie po pierwsze dla siebie, bo wejdziecie w posiadanie fantastycznych pamiątek, ale przede wszystkim ratujecie, pomagacie ratować Wacka Kosteckiego, a o to przecież nam wszystkim chodzi. Więc to jest przyjemne, spożyteczne i tylko pochwalić. Co tam jeszcze było? Były przejazdy? Tak, są co-drive'y i tutaj muszę powiedzieć o jednym co-drive'ie, który wynegocjowałam. Jest to co-drive z Krzysztofem Owoczycem na torze w Kielcach. Pan Krzysztof też przekazał właśnie co-drive na aukcję. Czyli taka przejażdżka to dla tych, tak, którzy nie wiedzą, co znaczy to słowo? Na fotelu pilota. Pilota. No myślę, że jest to wyjątkowe, no ponieważ pan Krzysztof Kołowczyc chyba jest takim dla mnie symbolem bardzo motoryzacji, tak? Osobą, tak. No, jeżeli ktoś nie wie, nie siedzi w tym temacie, to Krzysztof Kołowczyc od razu wiemy, kto to jest. To zna go z telewizji, z radia, z mediów, tak, pewnie, że tak. Tak, więc myślę, że to jest też bardzo cenna rzecz. Z co-drive'ów mamy oczywiście jeszcze Wojtka Chuchałę, Marcina Słobodziana i Filipa Niweta. To jest najkrótsza aukcja, ponieważ ona trwa tylko 5 dni, ponieważ już w przyszły czwartek jest ta jazda. To jest przed testami do rajdu dolnośląskiego w okolicy Kłodzka. Każda inna aukcja trwa 14 dni, bo to jest najdłuższy okres, na jaki Allegro jakby nas spuściło. Tylko Niwet trwa te 5 dni, więc to jest tak jakby bardzo długi czas, żeby obejrzeć, co chcemy wylicytować, no i bawić się tym, tak? No bo tak naprawdę też jest zabawa, żeby licytować. A propos zabawy, wśród tych, nie chcę powiedzieć przedmiotów do licytowania, ale do jednej z części licytacji jest przejażdżka Ferrari. Tak, tak. Ferrari na torze w Kielcach. Którą przekazała oczywiście szkoła jazdy Subaru. Przekazała dwie rzeczy i jedną właśnie jest
usiąść za kierownicą Ferrari, bo to jest możliwość ważne. Tutaj, pojeżdżenia. Tak, tutaj... 10 okrążeń, jeśli dobrze pamiętam. Tak, całość trwa 12 kilometrów, 10 okrążeń, całość trwa 45 minut, bo wiadomo, jeszcze jest wstęp. Jest na końcu też pokazowy przejazd instruktora. Wtedy siądziemy na lewym fotelu, żeby też instruktor nam pokazał, na co stać tą maszynę. Więc myślę, że poprzedniej edycji była jazda Lamborghini, no więc teraz, żebyśmy nie powtarzać, daliśmy jazdę Ferrari. Drugą rzeczą, którą wystawiła szkoła jazdy Subaru, jest szkolenie pierwszego stopnia. Czyli coś dla mnie ważnego, ponieważ ja w tym brałam udział już nieraz, prowadzi to też mój tata, więc myślę, że każdy, kto już był na kursach szkoły jazdy Subaru, wie, jaka to jest zabawa i wie, jak to jest ważne dla jazdy na co dzień. Sonia, powiedz, czy jeszcze można dokładać do twojej licytacji przedmioty? Tak, tak, ponieważ my zaczęliśmy dzień później i zakładam, że jeszcze przez tydzień będą dochodzić przedmioty. Dzisiaj, mam nadzieję, uda się jeszcze wrzucić też jedną z fajniejszych rzeczy, którą przekazał Kajetan Kajetanowicz. I będzie to weekend dla całej rodziny w Ustroniu. Super. Zakończony kolacją z Kajetanem i z całym jego teamem. Kajetan przyjaźnił się z twoim tatą. Tatą i to też miło, że, tak, że przyjaciele pamiętają o Wacku. To jeśli tak, to my byśmy, jeśli pozwolisz, chcieli zaproponować do wylicytowania udział w naszej audycji piątkowej Radio Strada. Termin do uzgodnienia, także ta osoba, która go sobie wylicytuje, jak się z nami potem skontaktuje, to ustalimy. Jasne, dzisiaj wrzucimy wszystko. Zapraszamy na całe 2 godziny i porozmawiamy o sportach, o może zaprosimy jakichś dodatkowych gości ekstra. To wszystko jest do uzgodnienia i spróbujemy to zrobić. I zupełnie przypadkiem tak się złożyło, że Marek Handwerker ma dzisiaj ze sobą koszulkę. On tak zwykle z koszulką w ręku nie chodzi, ale dziś przyszedł. Tak, ja chciałem przekazać na licytację koszulkę z zespołu rajdowego Janusza Kuliga. Możesz pokazać? Możemy zobaczyć? Koszulka, tak, do realizatora, to, którą przechowywałem przez tyle lat. To jest z 2002 roku, kiedy Janusz Kulik z Jarkiem Baranem zdobyli tytuł wicemistrzów Europy. Tam z tyłu też jest chyba jakiś napis, tak? Czy nie, to nie, też, tak, jest, tak, też jest naszywka, znaczek. Tak. To jest oryginalne, którą chowałem przez tyle lat. Cieszę się, że mogę ją teraz przekazać na taki cel, że komuś może się taka koszulka przydać. Więc gdyby ktoś chciał mieć koszulkę zespołu Janusza Kuliga, oryginalną, nie żadną replikę wyprodukowaną później, to będzie też taka okazja. I przekazuje ci to Marek, tak? Tak. W imieniu Radio Strady, tak. Tak, czyli Radio Kraków, Radio Strada, te dwa elementy. Możesz je jako jeden wystawić lub dwa, to już jak będzie dzisiaj ci odpowiadało. Wszystko już pojawi na aukcji. A propos koszulek, tak teraz się mi przychodzi do głowy, że wiadomo, że aukcja, która jest organizowana, jest bardzo aukcją taką motoryzacyjną ze względu na jakby tym, czym tata się zajmował. Ale tutaj chcę wspomnieć, że jest jeszcze koszulka Bartka Kapustki, czyli chyba kogoś, kogo nie trzeba nikomu przedstawiać, którą wraz ze swoją dziewczyną wysłali mi tam prosto z Niemczech. I mamy jeszcze piłkę z podpisem Kuby Błaszczykowskiego, którą przekazała pani, która wylicytowała tą piłkę na innej aukcji charytatywnej, więc jest taka trochę przechodnia piłka. Przechodni puchar. Tak, tak, ale jest to też coś fajnego, że nie zamykamy się tylko w motoryzacji, tutaj dołączyli nam jednak też piłkarze, no gdzie są dla mnie dwa sporty, które akurat mniej więcej wiem, o co w nich chodzi przynajmniej, znam ich zasady. Więc myślę, że naprawdę jak ktoś wejdzie i zobaczy, ile jest fajnych rzeczy do licytacji i ile będzie jeszcze dochodzić rzeczy, bo zawsze tak jest, to znajdzie każdy coś dla siebie, czy na prezent. Wiadomo, tutaj chodzi o to, żeby otworzyć serce, otworzyć przy okazji ten portfel i żebyśmy wszyscy odzyskali mojego tatę. Czyli tak, przypominamy raz jeszcze adres, Allegro Charytatywni. Tak, Wacek, link na Facebooku, Wacek, wracaj do nas. I zachęcamy do odwiedzenia Facebooka, bo tam będą państwo i polubienia tej strony na Facebooku. Będziecie na bieżąco i będzie wiadomo, co się dzieje. Więc tak, będzie można tam sobie poczytać i się zastanowić, w jaki sposób wesprzeć ciebie, twojego tatę i całą tą akcję. I w ogóle rzesze ludzi dobrego serca, którzy cały czas wokół tego się pojawiają. Ja jestem zachwycony tym, jak to działa. Tak. Tak, no ja chcę wspomnieć, że to już jest 8 miesięcy od wypadku, a jednak akcja nie cichnie i cały czas mamy to wsparcie i dochodzą nowe osoby, nowe pomysły, nowe imprezy, więc to jest takie ważne, że ci ludzie pamiętają cały czas, że to nie było przez 2 miesiące, a potem nagle wszyscy zapomnieli, tylko oni cały czas pomagają, odwiedzają też tatę, bo to też jest ważne, że ci bliscy cały czas do niego przychodzą, no i wspierają nas jako rodzinę. Ja dodam, że leczenie miesięczne, miesięczny pobyt w ośrodku specjalistycznym to prawie 30 tysięcy złotych, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to są koszty, jakie to jest ogromne obciążenie dla rodziny. Żadna rodzina, może poza rodziną królewską, której tego nie życzę, nie jest w stanie sama tego uciągnąć, bo to są gigantyczne pieniądze. Więc
tym bardziej nasza pomoc jest potrzebna i czy państwo znali Wacka Kosteckiego, czy nie znali, to zawsze warto pomagać dobrym ludziom, a my państwu gwarantujemy, że to naprawdę bardzo dobry człowiek, założyciel szkoły jazdy Subaru, człowiek, który nigdy nie pomagał, nie odmawiał pomocy innym, więc dzisiaj nasza kolej i postarajmy się jakoś pomóc Wackowi do tego, żeby znowu mógł wrócić i pomagać innym, tak jak robił to zawsze przez całe swoje życie, uczyć innych bezpiecznej jazdy, uczyć innych w ogóle jazdy, czy też sportowej i dbał w ten sposób właśnie o bezpieczeństwo, prawda? Przyszłych tak. zawodników. Tak, no i bezpieczeństwo na drogach tak naprawdę, bo na szkolenia do szkoły jazdy Subaru może przyjść każda osoba taka z ulicy, która oczywiście ma prawo jazdy. Tam chodzi o to, żeby doskonalić swoją technikę, no bo wiemy, że po ukończeniu zdaniu egzamin na prawo jazdy... Nic nie umiemy. Nie każdy umie jeździć. Umiemy zdać egzamin, tak naprawdę. Umiemy zdać egzamin. No i tak naprawdę chyba po to powstała ta szkoła jazdy, bo ja pamiętam, że ja też po zdaniu prawa jazdy tam uczęszczałam dość często i dużo mi to dało, tak? Jednak już jeżdżę 10 lat, 8 i bezwypadkowo, na szczęście. No i jest to też zasługa mojego taty i myślę, że wiele osób mogłoby powiedzieć dokładnie to samo. Marek, coś chcesz dodać? Nie, ja jestem pod wrażeniem tego, co tu słyszę, co rozmawialiśmy przed programem. Te otwarte serca ludzi, to cieszę się, bo rajdowcy zawsze mieli otwarte serca i jeżeli jeden z nas, coś się stało, ci jakieś nieszczęście, to okazało się, że wszyscy potrafią te serca otworzyć i jak widać nadal i sądzę, że te serca się nigdy nie zamkną. Póki Wacek nie stanie przy nas, to te serca będą naprawdę otwarte. A Marek jest przykładem tego, bo przekazał swoją ulubioną koszulkę, którą przechowywał w szafie, żeby żona nie wydłubała i nie wyrzuciła. Schował, trzymał jak małe dziecko cukierek. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę na taki cel ją przekazać. Dziękuję bardzo. Sonia, dziękujemy ci za wizytę w studiu. Trzymamy kciuki, przypominam Wacek, wracaj do nas, proszę szukać w internecie i proszę wesprzeć, pomóc i być... I licytować. I być razem z nami. Dziękuję. Radio Strada.